Paryżu odbyła się konferencja Advances in Gastrointestinal Health. Inspiracją do zaprojektowania tego wydarzenia była wizyta dwóch gości ze Stanów Zjednoczonych, pana profesora Johna Jacobsa i pana profesora Wojciecha Błońskiego, którzy pracują na University of South Florida w Tampie, Florida, Stany Zjednoczone. I podczas swoich wykładów przedstawili najnowsze doniesienia dotyczące eozynofilowego zapalenia przełyku i choroby refluksowej przełyku. Thank you very much for having me today. It was an absolute honor to speak on the updates on the management and diagnosis and treatment of eosinophilic esophagitis. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia wykładu o chorobie refluksowej nieodpowiadającej na leczenie inhibitorami pompy protonowej. Dzisiaj miałam okazję wziąć udział w międzynarodowej konferencji, w którym między innymi dowiedzieliśmy się nowych informacji, nowych wiadomości dotyczących eozynofilowego zapalenia przełyku, nowych informacji dotyczących leczenia GERD oraz dotyczących leczenia i nowego rozpoznawania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, czy jak teraz mówimy, stłuszczeniowej choroby wątroby związane z chorobami metabolicznymi.